Ustanowimy jeden wydział ceramiki i szkła i ten wydział właśnie uczy ludzi tego rodzaju postaw twórczych i takiego rzemiosła, bez którego właściwie ta twórczość nie mogłaby mieć miejsca. Wydział firmuje tę wystawę, więc właściwie wszyscy pedagodzy, no może nie wszyscy, bo ci najmłodsi jeszcze nie mają już takiego dorobku, to jednak są tacy, no że tak powiem, wyjadacze, ci co tu się prezentują. To są artyści już utytułowani. No więc wydział. Ponadto przyjaciele z wydziału, którzy ten wydział opuścili, są jego absolwentami. Nasz doktor honoris causa, wielki zaszczyt, bo Stanisław Borowski jest wybitnym artystą. Oprócz tego ci, którzy przyjaźnią się z nami i z nami wystawiają i którzy z nami po prostu utrzymują kontakty, bo do nich właśnie mieliśmy odwagę się zwrócić. Są to w głównej mierze artyści związani z naszym wydziałem. Chcieliśmy zaprezentować tutaj sylwetki twórców, którzy tworzą nasz wydział, ale też no, nasze grono absolwentów. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą wyniosłem studiując szkło, jest mój kontakt osobisty z nauczycielami, z mentorami. Ja chciałem tutaj szczególnie wspomnieć profesorów Wilkowskiego, profesora Chorbowego i profesora Kiczurę. Jesteśmy świadkami przepięknej wystawy w przepięknym miejscu. Arsenał jest jednym z tych takich miejsc, które właściwie zapadają w pamięć i się pamięta właściwie do końca. W każdym bądź razie jestem bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy, szczególnie właśnie, że to jest ceramika i szkło. To są nasze tutaj wrocławskie specjalności i to trzeba kultywować. I myślę, że mamy osiągnięcia, szczególnie w aspekcie retrospekcji czasowej, że możemy się tym poszczycić. Mamy sztukę może specyficzną troszkę. Mówi się, że szkło to szkło, ceramika to ceramika, że to są odmienne jakby materie, ale może łączy je to, że akurat bardzo jest normalne dla tych materii, że możemy mieć i czystą sztukę i sztukę użytkową.